Witam Was, kochani, na kanale Króle, Króliki, Króliczki. No i nalegacie, żeby sprawdzić Marioli gniazdo. I szczerze mówiąc, ja sobie osobiście szybko zerknęłam. Dzisiaj tu sprzątałam. Nawet taka była ufna. Postaramy się... No właśnie. Postaramy się to zrobić. No, muszę sobie ten wykotnik wyciągnąć. Mariola się nie denerwuje, oczywiście, da się wygłaskać, bo żeby miała trochę Twoich zapachów, chociaż szczerze mówiąc to niewiele dodaje. Co ma zrobić, to i tak zrobi. Teraz będzie trochę zdezorientowana, bo zabrali dzieci. Niedobra baba dzieci zabrała. Oddaj dzieci, ty niedobra babo. Zaraz przyjdziemy. Z maluszkami. Chodź no tu jeszcze. Chodź no, chodź no. Nie bojamy się, nic nie bojamy. Dobra. Zaraz ci Mariola dzieci oddamy. No, nie tup, nie tup, kochana. Nic im się nie stanie. Co my tutaj mamy? One są... Podkreślam, jak fajnie śpi tu jeden, no ten, o ten. Widzicie? Wywalony na plecki. Może ja im nie będę zakłócała, że tak powiem, spokoju. Już to zrobiłam. Jest ich pięć. I one się tak mają. O, dwa, trzy, cztery, pięć. Myślą, że mamusia przyszła. To nie mamusia, to niedobra pani, która zakłóca spokój. One są z 21. O. Takie są maleństwa. No. Widać wyraźnie, że ich jest pięć. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeden czarny, cały. Jeden cały siwy. O, ten, cała mamusia, brzuszek biały, a te ewidentnie po tatusiu, a tatusiem jest Andrzej, baranek francuski. O, teraz trochę się uspokoiły, co włożę rękę, to one skakają. Tak to by wyglądało, czarnego nie widać. O, teraz widać. Jest ich pięć sztuk, pięć wykociła. I pięć ich jest. Nie będę przekopywać gniazda, bo to 21, jest dzisiaj 28, więc mają 6 dni, 7 można by powiedzieć. Więc podejrzewam, że jakby tam coś było nieładnego, to już bym to poczuła. Już ci, Mariola, oddajemy pisklaczki. Tak. Zrobimy sobie tu miejsce. O, ty mi tu zaraz nie wchodź. Nie stresuj się. Ale nie no, dziewczyna, tak jak włożymy gniazdko? Wyskakuj stąd, chodź tu, hopaj. Już dajemy, dajemy. Sprawdź, czy wszystko jest ok. Dziewczyna, postaraj się mnie nie ugryźć. Od razu poszła sprawdzić. Dobra matka jest, bo za każdym razem, kiedy tam zerkam, czy coś jest... czy wszystko jest ok, no generalnie. To zaraz do nich wchodzi. I nawet właściwie to je zaraz karmi. O. No i zagłuszasz im też spokój, bo wejdziesz, pokażesz się i uciekasz. No. Także to by było z cyklu... pokaz gniazda Marioli. A teraz jeszcze zobaczymy pokaz gniazda Dorotki. Dorotka ma już takie fajnuśkie, biegają sobie. Ale ja sobie wezmę latarkę. Wspomogę się, żebyście mogli fajniej widzieć. O.
wygląda. A ten uratowany, to jest ten. Nie wiem, czy dobrze widać, bo kamerkę mam na czole, ale tak one sobie już wyglądają. Kiulicki. I już wychodzą z wykotnika, biegają za mamusią, ale później szybko wracają. Także dajemy im tu spokój. I jeszcze jest teraz news. Mam newsa dla was. Byłam dzisiaj za nowym króliczkiem. Baranek, dziewczynka, nadała mi imię Angela, bo dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jest Anieli, ale Aniela mi się nie podoba i zostaje Angela. Tak ona sobie tutaj jest. Baranek, no, chodź przywitaj się. No, poznawaj zapachy. Że tak by to wyglądało. Właściciel poprzedni tego baranka mnie ogląda, tak twierdzi. Mój kanał obserwuje. Więc to między innymi też jemu pokazuje, w jakich warunkach i jak się ma jego była podopieczna, o, tak to nazwijmy. Także tak ona się ma. Wiadomo, że jest trochę zestresowana, wystraszona, bo jakby nie było, te 35 km jechała, bo tyle miałam do niego. Ale mi się spodobała, pojechałam, kupiłam i jest. I tak, i takie bucięta. Także co, u Marioli jest 5 ładnych króliczków. Niech się chowają. U Dorotki jest 7. I tak by to wyglądało na dzień dzisiejszy. A ja co, zapraszam was do subskrybowania, lajkowania, komentowania. I jeszcze jedno. Dziękuję ślicznie z góry wszystkim subskrybentom, którzy mnie zasubskrybowali, bo jest już nas 500 osób. Fajnie brzmi 500. O, 500. Oby tak dalej. Zachęcam tych, którzy oglądają, a nie subskrybują, żeby zasubskrybowali, zalajkowali, żeby komentowali. No i będzie super. Będę nagrywać dalej. Motywujcie, motywujcie. Także tyle z mojej strony. I chętnych do kupienia. Tu są dwa chłopczyki, dziewczynka i chłopczyk. Dwie dziewczynki. Dziewczynka i chłopczyk. Chłopczyk, dwa chłopczyki. Dwie dziewczynki i chłopczyk. Do sprzedania. Jakby ktoś chciał, zainteresowanych, zapraszam. Także tyle z dzisiejszego filmiku i z mojej strony, co ja mogę powiedzieć. To co zawsze. Do zobaczenia.